Patronką nagrody jest Irena Sendlerowa i to spektrum zagłady, walki o sprawiedliwych, walki z antysemityzmem, edukacji o Holokauście było u początku tej nagrody, ale to, co w kryteriach naszych musiało się z biegiem lat rozszerzyć przy przyznawaniu tej nagrody, to fakt, że my żyjemy dzisiaj w społeczeństwie wielokulturowym, że ciągle są nowi inni, że są pośród nas Czeczeni, muzułmani, że są wokół nas starsi, niepełnosprawni i ten rodzaj budowania mostów, zmieniania świata poprzez empatię ku innemu, który ma różne swoje oblicza w nowoczesnym społeczeństwie wielokulturowym jest, wydaje mi się, nowym, bardzo ważnym kryterium tej nagrody i myślę, że Irena Sendlerowa byłaby z tego również szczęśliwa. To nie tylko przeszłość i nachylenie ku przeszłości, pamięci, to też tu i teraz taka organiczna praca nad nowym, budującym się, kształtującym społeczeństwem wielokulturowym. Odpowiedź na pytanie, dlaczego Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi razem ze Stowarzyszeniem Dzieci Holokaustu ten projekt, nie jest całkiem oczywista. Po pierwsze, nie ukrywam, że był jakiś element osobistej determinacji. Dla nas fakt, że w Polsce byli, żyli, kochali, rodzili się, umierali Żydzi przez setki lat, a potem był Holokaust, jest nadal czymś, z czym trudno nam się pogodzić i o czym chcemy mówić. I chcemy też mówić o ludziach, którzy działają tak jak Irena Sendlerowa, o nauczycielach, o wychowawcach, bo zajmujemy się pracą ze szkołami, którzy są odważni w inny sposób niż to robiła pani Irena. Samo nominowanie do takiej nagrody jest bardzo miłą rzeczą. Daje poczucie uznania, że to, co się robi, jest czegoś warte i że to nie poszło na marne. I nie jest to jedyna rzecz, która motywuje do pracy, ale jest takim dodatkowym bodźcem, by tę pracę do tej pory wykonywaną wykonywać dalej, bo chyba warto. Dla mnie to wyróżnienie jest ukoronowaniem mojej pracy i tak naprawdę, oczywiście żartobliwie mogłabym powiedzieć, że nominacja do nagrody imienia Ireny Sendlerowej mogłaby zakończyć moją drogę zawodową, mogłabym już pójść na emeryturę, ale niestety, drodzy Państwo, mam jeszcze zbyt dużo do zrobienia. Co dla mnie znaczy nagroda Sendlerowej? Przede wszystkim intensywną pracę i jeszcze bardziej przełamywanie schematów społecznych. Przede wszystkim kształtowanie młodych ludzi. I to jest właśnie to, co ta nagroda Ireny Sendler dała nam. To jest motywacja do dalszej pracy. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, chociaż tak cały czas motywują mnie uczniowie, byli obecni. Ale przede wszystkim jest to coś, co ja bym nazwała nadzieją, tak jak postrzegam samą Irenę Sendlerową, o której napisałam, że jest człowiekiem nadziei. Nadzieją na to, że można coś zmienić. Nadzieją na to, że jako osoba, która wykonuje ten zawód, mówię o zawodzie nauczycielskim, ma możliwość wpływania na młodych ludzi, a tym samym na kształt otaczającego świata.
Nagroda imienia Ireny Sendlerowej jest dla mnie największym zawodowym wyróżnieniem. Jest też wyróżnieniem dla wszystkich ludzi, z którymi współpracuję, dla wspaniałych moich przyjaciół ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej, dla moich koleżanek i kolegów z Pałacu Młodzieży i przede wszystkim dla fantastycznej młodzieży, bez której żadne działanie by się nie udało, więc tym wszystkim ludziom bardzo dziękuję za współpracę.